Cześć, witam Was na moim kanale i dzisiaj zróbmy sobie przerwę od tych wszystkich newsów, które mamy w grze i otwórzmy troszkę Soulstone'ów. Akurat mamy podwójne szanse na tutaj sześciogwiazdkową duszę z Mortal i Immortal Soulstone'ów. Tutaj 1,5 i 12% odpowiednio. Także najlepszy moment, żeby te Soulstone'y otwierać. Swoją drogą spodziewałem się, że jednak dłużej będzie między takimi eventami. Ale jest dosyć szybko. No troszkę udało mi się nazbierać. Mam 66 małych, 9 Immortali i 1 Eternal. Myślę, że nie ma tutaj co czekać. Mamy specjalny event dzisiaj, gdzie mogę za to mieć punkty i specjalne nagrody, więc nie ma co czekać z otwieraniem, bo nie wierzę w to, że będą robić podwójne szanse na Eternal Soulstone. To by było zbyt dobre dla nas, żeby coś takiego przeszło. No więc otwieramy 66, zaczniemy od małych, no i zobaczmy, czy coś tam fajnego wpadnie. No na pewno chciałbym duszę dla moich topowych czempionów. No akurat Lazarius nie, to już wishlista, Angar już jest, tutaj już dla tych dwóch czempionów mam lepsze dusze. 84 punkty, fajnie, że punkty są już na końcu. No tutaj Narciss, Ancora. Dla tej dwójki bardzo bym chciał trafić jakieś bardzo dobre dusze, żeby ich wzmocnić. Duchess też byłaby i Newt. To byłyby bardzo fajne wybory. O, tutaj strasznie kiepsko. No, wishlista zadziałała, ale moja Soulbound Boyer ma już lepsze dusze. I drugi mityczny. Garol trzygwiazdkowy. No, póki co mitycznych dostałem więcej niż legend. No i znowu słabizna. Żadnych sześciogwiazdkowych póki co nie było. Otwieramy kolejną dyszkę. Jest legenda i to jest dwugwiazdkowa Lissandra. Nie wiem, nie pamiętam. O, i to jeszcze jedna. Jeszcze jedna legenda. Trzygwiazdkowy Kandrofon. I jeszcze wishlista. No tutaj mam już trzy gwiazdki u Narcissa, więc ta dusza akurat nie będzie przydatna. Ale fajnie, że w końcu wpadło więcej legend. Nie pamiętam, jak to wygląda u mnie z Kandrofonem. No, jak widać, wishlista najlepiej działa na rarki, bo co dyszkę otwieram, to Soulbound Boyer się pojawia. Jest legenda i to jest Aleksandr jednogwiazdkowy. No i oczywiście na koniec, no tutaj nawet dwa razy wishlista zadziała na koniec, musiał być mityczny, jak żeby inaczej. Zobaczmy, co dalej. Na razie te sześciogwiazdkowe dusze mnie unikają, jakiekolwiek. No tutaj cała seria epików. Jest, jest, sześciogwiazdkowa dusza wpadła, Tiger Soul. Szkoda, że do niczego mi się to nie przyda. Otwórzmy jeszcze sześć małych, tutaj zostało. A potem przejdźmy do tych ciekawszych. Jeszcze najpierw porządek trzeba będzie zrobić. Epic. Jedna gwiazdkowa niestety długo. Tutaj więcej gwiazdek już potrzebuję dla tej pani. The Fall Sinner. To nie jest nic, absolutnie nic ciekawego. Rarka jakaś. Jedna gwiazdkowy Renouncer. No i znowu rarka. To już chociaż sześciogwiazdkowe dawajcie, to przynajmniej coś za nie zarobię. Epic, jednogwiazdkowy tylko Man Eater. Dobra, trzeba posprzątać i jak już nazbieram monet, coś tutaj się dokupi, to do Was wracam. Jestem już z powrotem, udało mi się posprzątać, uzbierać troszkę więcej Immortal Soulstone'ów. Konkretnie 3 doszły, także zobaczmy, czy tutaj będzie się kryło coś naprawdę fajnego. Zaczynamy od Phrenoxa trzygwiazdkowego. Rarka, chociaż 4 gwiazdki, zawsze będzie większy zwrot. I kolejny epic, 3 gwiazdkowy Ornn. I 4-gwiazdkowy Skimfos, to może mi się przydać. Całkiem dobry epic, akurat go leveluję, ale czekam na legendę jakąś.
Selinia. No i czy będzie czterogwiazdkowo? To mam nadzieję, że to jest upgrade i mi się to przyda na moją Painkeeper. I znowu rarka. Trzy gwiazdki. Ja coś dużego potrzebuję. To nie jest duże. To nie było duże. Czy ja dostanę chociaż cokolwiek? Jeszcze trzy zostały. Pik chociaż. Knight Errant, dwa. Znowu epik. Sześciogwiazdkowy Occult Brawler. Okej. Fajnie, że sześciogwiazdkowy, aczkolwiek okulta no nie używam. I na koniec oczywiście rarka. Trzygwiazdkowa Painkeeper, także gorzej niż było wcześniej. O, tutaj mi jeszcze troszkę brakuje. Wiecie co? Posprzedaję, zobaczę. Może uda się dobić tutaj do 1000 i będę miał dwa Eternal Soulstone. Udało się i zyskałem jeszcze jednego Immortala. Może w końcu tutaj legenda się pojawi. Jest legenda! 6 gwiazdek będzie. Jest! Jest! W końcu! Szkoda tylko, że dla czempiona, którego nie mam, ale jest sześciogwiazdkowa dusza, to daje mi dużo punktów do eventu. Beletar sześciogwiazdkowy, no niestety, jak widzicie, go nie mam. To jest legenda Void, więc ciężko będzie go trafić, ale gdybym go kiedyś trafił, no to będę miał dla niego od razu sześciogwiazdkową duszę. Także fajnie było jakoś sprzedać to i zyskać w 13 szczęśliwym tym razem Immortal Soulstone. No i na koniec dwa Eternal Soulstone. Zobaczmy, czy tutaj coś fajnego jeszcze trafię. Tylko Epic, Grookus i no, sześciogwiazdkową dla Newta potrzebuję. No niestety, Epic, pięciogwiazdkowa Sanguinia. No, także to tyle. Zobaczmy, jak poszło mi w tym całym tutaj Soul Chase Tournament. A i nie udało się zdobyć największej nagrody. Ile mi brakuje? 250. No, nie sądzę, żeby udało mi się nazbierać tyle dusz, żeby mógł to zrobić. No, ale to wiecie, zawsze może być jeden szczęśliwy strzał, sześciogwiazdkowa dusza i tam dojdę. No, ale wątpię, wątpię. No, ale w każdym razie udało mi się zdobyć tutaj jedną legendarną książkę Voida. Trochę dżemów, nie powiem. Nie będę narzekał na to, co tutaj udało się zebrać. Dobra, to było pierwsze konto, a teraz idziemy na drugie. Na drugim koncie jest nieco mniej, mam 60 mortali i 5 Immortal Soulstone'ów, także zobaczmy, co tutaj będzie mnie czekać. I oczywiście mityk musiał być, Gizmak. Jakaś legenda. Coś, co mi się przyda. No, na razie nie. Dobra, idziemy dalej, druga dyszka. No i jest pierwszy epik, pięciogwiazdkowy Baroth. I jest, mamy, co mamy? A i tylko jednogwiazdkowy Newt. Mój Newt już ma trzy gwiazdki, więc wishlista zadziałała, ale żaden upgrade. Liczę na coś lepszego. Idziemy dalej. O, Doompriest, sześciogwiazdkowa. Kalvalax. No, oczywiście, mityczny Arbais. Doompriest na pewno będę mógł wykorzystać sześciogwiazdkową. I jeszcze jeden. I tym razem Galathir jednogwiazdkowy. Okej, jest postęp. Zdecydowanie jest postęp. Wpadła pierwsza sześciogwiazdkowa. I to nawet dla kogoś dobrego. No, oczywiście. Garol jednogwiazdkowy. Coldheart jedna gwiazdka. I na koniec Hyria. Zobaczmy, co tutaj. Galkut, Dazdurk, Darklehain. O, co ciekawe, żadnego mitycznego czempiona w tej dziesiątce nie było. A jest niespodziewane. I mamy dwugwiazdkowego Roszgarda. Tutaj pięć gwiazdek wpadło.
Basher, ale już chyba mam u niego lepiej. No i to tyle. 6,60 ich poszło, jedna sześciogwiazdkowa dusza wpadła. Robię porządki i wracam. Porządki skończone, mam 7 Immortal Soulstone'ów, no i zobaczmy, czy tutaj będzie się kryło coś fajnego. Epic jest, trzygwiazdkowa Thylizia. Tutaj bardzo czekam na pięciogwiazdkową duszę dla Aniri. Niezmiennie ją potrzebuję, jest legenda i jest to trzygwiazdkowa Kyoku. Okej, okay. Przyda się na pewno. Epic. Genbo. Zobaczmy, kolejna legenda, 6 gwiazdek będzie, 3 gwiazdki dla Queen Ivy. No ona dostanie na dniach buffa, zobaczymy, czy ta 3 gwiazdkowa dusza się przyda, czy będzie ją można używać. No, rarka, 4 gwiazdkowa Renegade, całkiem w sumie nieźle. Idziemy dalej, jeszcze dwie zostały. Kolejna legenda, no tutaj mamy czterogwiazdkowego wizira. Szkoda, że nie trafią tych dusz dla takich topowych legend, których używam. Ale na pewno zdecydowanie więcej legend jest. Jeszcze jedna. Czterogwiazdkowy Togron. Akurat mam 6 gwiazdek. Chyba już mam więcej dla Togrona. Nie, pomyliło mi się, to nie to konto chyba. No w każdym razie Togron. 4 gwiazdki na końcu, szkoda tylko, że to grona nie mam. No, jak kiedyś padnie, no to dusza już na niego będzie czekać. Jak tutaj daleko zaszedłem. Mam nadzieję, że chociaż legendarną książkę jedną udało mi się zgarnąć. Niestety, ile mi brakuje? Oj, 300 ponad, więc no. Będzie ciężko dostać się do tej legendarnej książki, ale wpadł jeden Wojdzik, trochę dżemów. Także zawsze jakieś to dodatkowe nagrody. No niestety, Aniri dalej mnie unika, dla Newta też nic lepszego nie udało mi się trafić. No cóż, zbieram dalej i czekam na kolejne podwójne szanse. Dajcie znać w komentarzach, jeżeli wy otwieraliście, co wam wpadło. Mam nadzieję, że coś naprawdę przydatnego, a ja już się żegnam. Mówi do was Samael. Cześć!